Wtorek, 17 dzień października, Anna Tabaka, witam i zapraszam na Silesia Flash. Jedni debiutują, inni mogą się zastanawiać, co poszło nie tak. Po wyborach parlamentarnych jest trochę niespodzianek. Są wielcy nieobecni, którzy żegnają się z Sejmem, ale nie brakuje też osób, które dopiero będą poznawać sejmowe korytarze. Łukasz Kądziołka. Jedni już w drodze do Warszawy. Torbę pakowała moja żona, dlatego że w tym samym czasie odbierałem mnóstwo SMS-ów i telefonów. A inni dopiero zamierzają pozwiedzać gmach przy ulicy Wiejskiej. Przyznaję się, jakby to nie żadna tajemnica. Nie byłem tam w Sejmie, nie wiem jak to jest. Pójdę, zobaczymy. To dwaj debiutanci, którzy niebawem zasiądą w sejmowej ławie, tyle że po przeciwnych stronach sali. Udało się, bo mamy 18 posłów, co oznacza, że możemy stworzyć klub poselski, a to oznacza, że możemy tworzyć projekty ustaw i to jest coś, co jest rewolucją tak naprawdę, patrząc się na etap rozwoju Konfederacji. Za sprawą wyniku bezpartyjnego kandydata, który otwierał listę Konfederacji w Katowicach, mandat straciła Trzecia Droga i do Sejmu wejdzie z tego okręgu tylko Michał Gramatyka. Zadecydowało o tym dokładnie 328 głosów. Jednak największą sensacją jest popularny sosnowiecki radny. Łukasz Litewka, znany z charytatywnej działalności w kampanii, zachęcał do adopcji psów. Tak naprawdę w tych wyborach to one są najważniejsze. Najważniejsze dla lewicy w okręgu sosnowieckim okazały się oddane na niego głosy. Zgarnął ich ponad 40 tysięcy. To prawie połowa wszystkich oddanych tu na lewicę głosów i prawie dwa razy większe poparcie niż uzyskał lider Włodzimierz Czarzasty. Spodziewał się wygranej, ale jeszcze dwa dni temu nie wierzył w taki wynik. Złożył dzisiaj wypowiedzenie w dotychczasowym miejscu pracy, ale z pomocy potrzebującym nie zamierza rezygnować. Dzięki temu tutaj tak naprawdę dzisiaj z Państwem jestem. I to będzie kontynuacja, myślę, że jeszcze na większą skalę, bo my tak naprawdę chcemy zrzeszać ludzi z całej Polski. Robimy to cały czas, robimy to od wielu lat i myślę, że nas będzie coraz więcej. Jednak równie zaskakujący może być brak niektórych znanych już twarzy w Sejmie. Wśród nich posłanka Prawa i Sprawiedliwości z Tarnowskich Gór, Barbara Dziuk, która wyników nie chciała komentować, ale postanowiła to zrobić na Facebooku. Wszystko się dzieje po coś, pisze Dziuk. Swoją przegraną nieszczególnie emocjonuje się Andrzej Sośnierz. Starał się o reelekcję z listy PiSu, jednak tym razem się nie udało. Głosują ludzie dlatego, że kogoś nie lubią, a nie dlatego, że coś mają do zaproponowania. Więc ja nie dziwię się przy takim sposobie prowadzenia kampanii wyborczej i nastrojach w społeczeństwie, że głównie wygrywają emocje. Niebawem gabinet w gmachu Sejmu Śląskiego zamieni na sejmową ławę obecny wojewoda. To jeden z tych polityków partii jeszcze rządzącej, którzy mają powody do zadowolenia. Ja będę się zaliczał do tej konstruktywnej opozycji i będę starał się, żeby to, co obiecywali, z jednej strony zrealizowali, ale w stosunku do niektórych postulatów to raczej będę zabiegał, żeby tego nie zrealizowali. Na razie na pierwsze starcie pomiędzy nową koalicją rządzącą a nową opozycją trzeba jeszcze poczekać. Jeśli PiS będzie chciało wykorzystać powyborczy czas w pełni, to pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu może się odbyć dopiero 14 listopada. To rekordowa i historyczna frekwencja wyborcza. Jak poinformowała dziś Państwowa Komisja Wyborcza, ostatecznie i oficjalnie wyniosła ona 74,38%. Województwo śląskie minimalnie przekroczyło średnią krajową, bo w naszym regionie frekwencja wyniosła 74,53%. Paweł Jędrusik. Największe powody do zadowolenia mogą mieć mieszkańcy powiatu bielskiego. Tam do urn poszło prawie 79% mieszkańców. Minimalnie gorszy wynik, ale również zbliżony do 79% osiągnęły Katowice. Jeżeli chodzi o poszczególne obwody, a tych mieliśmy w Katowicach 168, najwyższą frekwencję odnotowaliśmy w obwodzie numer 136. To był obwód, który miał swoją siedzibę przy ulicy Katowickiej w 4. Liceum Ogólnokształcącym i tam frekwencja przekroczyła ponad 89,9%. Na drugim biegunie jest powiat raciborski. Tu do urn poszło zaledwie nieco ponad 64% uprawnionych do głosowania. Niska frekwencja była też w Zabrzu. Wyniosła niespełna 65,5%. Choć jak twierdzą w mieście, to i tak sukces. Generalnie jesteśmy zadowoleni z frekwencji, ponieważ biorąc pod uwagę, że z prawa wyborczego w Zabrzu w tym roku skorzystało ponad 65% osób uprawnionych do głosowania, to możemy śmiało powiedzieć,
powiedzieć, że jest to o ponad 1/5 więcej niż w poprzednich wyborach, kiedy było to 53% głosujących. Cieszymy się, że akcje informacyjne oraz edukacyjne prowadzone przez miasto przynoszą efekt. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta frekwencja była jeszcze większa. Od średniej krajowej znacznie odbiega też średnia w Bytomiu. Tu głosowało niespełna 69% mieszkańców. Najwyższa frekwencja była w Miechowicach. To była frekwencja sięgająca 78%. Natomiast najniższe frekwencje osiągnęliśmy w domach pomocy społecznej i w szpitalach. Wśród gmin w całym województwie najwyższa frekwencja była w Koszarawie. Tam do urn poszło prawie 87% mieszkańców. Najmniej osób z kolei głosowało w Krzanowicach, niespełna 57%. W trzech okręgach województwa śląskiego wygrał PiS. W trzech – koalicja. Ale to partia Jarosława Kaczyńskiego zebrała w nich więcej głosów. Ponad 818 tysięcy na ponad 784 tysiące KO. W jednym z największych okręgów w kraju, numer 31 w Katowicach, Koalicja Obywatelska zwyciężyła z Prawem i Sprawiedliwością. Ale to Mateusz Morawiecki miał więcej głosów niż Borys Budka. Jak wyborcze statystyki komentują eksperci, Fatima Orlińska. Zdaniem politologów wygrana premiera Morawieckiego z Borysem Budką w okręgu katowickim numer 31 była oczywista i do przewidzenia. Już w blokach startowych przewagę pośród wyborców mógł zyskać z tytułu piastowanego urzędu szefa polskiego rządu, ale i jego opozycyjny przeciwnik w czasie kampanii zdaniem naukowców wypadał słabo na tle swoich partyjnych, bardziej wyrazistych liderów. Jak mówi politolożka profesor Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dużo lepszy wynik dla Koalicji Obywatelskiej w okręgu katowickim mogłaby zyskać Monika Rosa. I mimo, że w wielu obwodach okręgu to opozycja zyskała większe poparcie, w całym województwie śląskim przewagę liczby głosów ma Prawo i Sprawiedliwość. Województwo śląskie to jest Polska w pigułce. Województwo śląskie jest jedynym województwem w Polsce, które łączy w sobie tradycje ziem, które jeszcze 100 lat należały do trzech różnych systemów politycznych. I rzeczywiście wynik, który został uzyskany przez poszczególne partie polityczne na Śląsku, odzwierciedla to, co wydarzyło się w skali całego państwa. A zatem mamy Prawo i Sprawiedliwość jako ugrupowanie, na które oddano największą liczbę głosów. Mimo, że nie przełoży się to najprawdopodobniej na możliwość dalszego rządzenia, to jednak ta dalsza kolejność poszczególnych partii dokładnie tak samo wygląda w naszym województwie. Dla mnie to nie jest wynik zaskakujący. W okręgu 31 kandydaci na posłów walczyli o łącznie 12 mandatów. Profesor Myśliwiec uważa, że na wynik premiera w województwie śląskim, gdzie spośród wszystkich kandydatów wszystkich ugrupowań zdobył największą liczbę głosów, znaczący wpływ miał dialog prowadzony ze związkami zawodowymi. Głosy na formację rządzącą w dużej mierze mogły spłynąć od dużych grup społecznych, będących beneficjentami polityki socjalnej Prawa i Sprawiedliwości. Tragiczny wypadek na granicy Rudy Śląskiej i Zabrza. Podczas prac remontowych życie stracił 51-letni mężczyzna, a drugi został ranny, Paweł Jędrusik. Do dramatu doszło w poniedziałkowe popołudnie przy ulicy Wolności na granicy Rudy Śląskiej i Zabrza. To tam przy torowisku pracownicy jednej z firm wykonywali roboty związane z wymianą rur kanalizacyjnych. Podczepili jedną z nich do łyżki koparki. Pojazd stał jednak zbyt blisko torowiska. Tramwaj, który jechał, nie zdążył wyhamować, uderzył w koparkę, którą przesunął, a ta przesuwając się uwolniła podwieszoną rurę, pod którą byli pracownicy. Dwóch pracowników tej firmy, 50-latek i 51-latek, zostali przygniecieni tą rurą kanalizacyjną. Niestety jednego, tego starszego 50-latka, nie udało się uratować. Pomimo reanimacji mężczyzna zmarł. Ten drugi z urazem nogi trafił do rudzkiego szpitala. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Noga z gazu na drogowej trasie średnicowej i na drodze krajowej numer 88. Na tych trasach pojawią się nowe urządzenia do pomiaru prędkości. Na razie trwają jeszcze prace, ale już niebawem trzeba będzie bardziej niż do tej pory pilnować mocy, z którą przyciskamy pedał gazu. Łukasz Kądziołka. Kierowcy będą pod obserwacją. W dwóch lokalizacjach trwają prace związane z instalacją odcinkowego pomiaru prędkości. Na DTS-ce w Gliwicach oraz na drodze krajowej numer 88 w Zabrzu i Gliwicach pojawiły się już konstrukcje. Mimo surowszych kar za nieprzestrzeganie ograniczeń na drogach, nadal prędkość jest główną przyczyną wypadków. Odcinkowy pomiar prędkości zmusza kierującego do jazdy z
dozwoloną prędkością przez dłuższy okres czasu, przez dłuższy odcinek, a nie jeśli mówimy tutaj o statycznych kontrolach, że kierowcy czasami zwalniali przy pomiarze funkcjonariuszy, a przejeżdżając za ten pomiar już rozpędzali się. W Gliwicach i Zabrzu łącznie pomiar obejmie około 10-kilometrowy odcinek. W Katowicach to krótki fragment DTS-ki przy granicy z Chorzowem. Wykonawca realizujący inwestycję dostarczy urządzenia, które mają możliwość rejestracji wykroczeń na kilku pasach ruchu, niezależnie od tego, po którym pasie porusza się pojazd. Pozwalają też na identyfikację pojazdu, rejestrują wizerunek sprawcy oraz szereg innych parametrów. Kwestia przełączenia urządzeń w tryb rejestracji naruszeń, a więc już w takim standardowym trybie pracy, kiedy będą monitorowały określone odcinki, kiedy będą urządzenia reagowały w sytuacji, kiedy kierowcy nie będą stosowali się do obowiązujących ograniczeń prędkości, jest uzależniona od prac zakładów energetycznych. Urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości pojawiają się w łącznie 39 lokalizacjach w całym kraju. W sumie około 200 km nowych odcinków dróg zostanie objętych kontrolami. Dostawa i montaż urządzeń to inwestycja za ponad 34 miliony złotych. Jeszcze kilka dni temu cieszyliśmy się złotą polską jesienią z temperaturami w granicach 20 stopni. Pogoda jednak radykalnie zmieniła front, zrobiło się znacznie zimniej, a w górach pojawił się pierwszy śnieg. Czy pojawi się także w najbliższym czasie u nas? Fatima Orlińska. Już w najbliższą sobotę możemy spodziewać się pierwszych w naszym regionie w tym sezonie opadów śniegu. I choć do zimy z prawdziwego zdarzenia i zasp po kolana jeszcze daleko, to w cieplejsze niż dotąd kurtki warto się zaopatrzyć. Już dziś temperatura o poranku znacząco spadła, miejscami nawet do zera. Najbliższe dni, środa w każdym razie, będzie bardzo słoneczna, ale rano pojawią się miejscami przymrozki, zwłaszcza na obszarach, gdzie będzie dużo rozpogodzeń w takich obniżeniach terenu, z dala od tej gęstej miejskiej zabudowy. Tam na pewno będzie temperatura poniżej zera. Od niedzieli mamy spływ powietrza arktycznego, dokładnie z okolic bieguna północnego. Tak się ustawiły niżej i wyżej nad Europą, że do Polski spłynęło to zimne powietrze, czego skutkiem są spadki temperatury nad ranem nawet do około zera, minus jednego stopnia, także mamy już pierwsze jesienne przymrozki, no i kierowcy muszą drapać szyby w samochodach. Powinni też zacząć myśleć o wymianie opon, ponieważ na drogach zrobi się ślisko. Jak mówią specjaliści, przełom października i listopada, kiedy temperatura spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a opona letnia traci swoje właściwości, jest najlepszym momentem na wizytę u wulkanizatora. Warto zwrócić jednak uwagę na to, co przy wyborze opon wpływa na bezpieczną jazdę samochodem w trudnych warunkach atmosferycznych. Pamiętajmy, że opona jest to jedyny element styczny z drogą. Moim zdaniem wybór opon używanych jest to proszenie się o problem. Nie wiemy nigdy, w jaki sposób wcześniej ta opona była użytkowana. Lepiej kupić oponę niższej klasy, lecz nową, gdzie mamy pełną gwarancję producenta, nie była ona nigdy użytkowana. Nie była użytkowana na pojeździe ze źle ustawioną geometrią, ponieważ wiele osób zapomina, że geometria jest to czynność okresowa, którą należy okresowo sprawdzać, aby właśnie poruszać się po drogach bezpiecznie. Pierwsze opady śniegu prognozuje IMGW, jednak uspokaja przy tym, że śnieg, który może spaść w najbliższą sobotę, nie utrzyma się długo. Warto obserwować prognozy, bo mogą pojawić się ostrzeżenia. Oprócz tych opadów to będzie wiatr silniejszy, więc sobota i opadowo, i wiatrowo. Tutaj właśnie możliwe, że będą jakieś ostrzeżenia właśnie również na wiatr. W sobotę zwłaszcza w wyższych partiach, terenach podgórskich i w górach, ale niżej też może wiatr do około 65 km na godzinę w ciągu dnia. O pierwszym śniegu w Beskidach słyszeliśmy już tydzień temu, jednak zapewne zima, jak każdego roku, zaskoczy kierowców. Taki był wtorek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.